Zamykamy obrady, proszę Państwa. Udzielam głosu Pani Skarbnik Milice Wojtaszewskiej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w treści uchwały, tej, którą Państwo otrzymaliście w materiałach na dzisiejszej sesji, czyli tej, która ma wyznacznik po autopoprawce, prosiłabym w punkcie trzecim, kwota wydatków po zmianie będzie 147 milionów 452 tysiące. Pani skarbnik? O której dokumencie mówimy? Gdzie jesteśmy? Mówimy o dokumencie, który Państwo dostaliście w materiałach na dzisiejszej sesji, które ma wyznacznik po autopoprawce. Treść uchwały budżetowej. Na stronie pierwszej, w punkcie trzecim, tak, odczytam całość. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki na rok 2017 do kwoty 147 452 765 zł i 70 groszy. Jeszcze raz, jaka kwota, poproszę? 147 milionów 452 tysiące 765 zł i 70 groszy. To wszystko? Nie, nie, nie. W tym samym punkcie trzecim, podpunkt B, tak, i wydatki majątkowe tutaj nie zmniejsza się, tylko zwiększa się, znaczy stanowią, ja bym proponowała zostawić wydatki majątkowe stanowią. $39,926,140. Na stronie drugiej, pierwszy wiersz od góry, czyli podpunkt B, zwiększa się, przepraszam, punkt szósty, to jest trzeci wiersz od góry, punkt szósty, paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, i tu będzie ze znakiem minus, 11 188 681 zł i 91 groszy. Jeszcze raz. Ze znakiem minus 11 188 681 zł i 91 groszy. I jeszcze mamy do zmiany plan przychodów. Przychody muszą być również o 500 tysięcy wyższe i będą stanowić 12 647 tysięcy 820 zł i 81 groszy. Jeszcze raz kwota 12 milionów 647 tysięcy 820 zł i 81 i wiersz wyżej, wolne środki w kwocie, tu też zwiększamy do 4 milionów 81 tysięcy 91 zł i 91 groszy. I odpowiednio jeszcze bym prosiła w załączniku, w tych samych materiałach, tak, czyli do autopoprawki, załącznik numer 4, strona na stronie pierwszej. Załącznik numer 4, tak. W ostatnim, w pierwszym, w punkcie pierwszym przychody, czyli w pierwszej tabeli, ostatni wiersz. Wolne środki i tu musi być kwota 5 540 230 zł i 81 groszy. I zmieni nam się podsumowanie również na kwotę o 500 000 wyższą. Czyli mamy wtedy 12 647 820 81. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką i zmianami. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu radnych za.
Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu razy się wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Nosi numer 39, łamane przez 448, łamane przez 17. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Poproszę przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska, panią dr Agnieszkę Targońską, o opinię komisji. Komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. 4 osoby głosowały przeciw, 2 za, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Tutaj pani dr Agnieszka Targońska poprosiła o głos. Chciała państwu przedstawić prezentację. Zapraszam serdecznie. Chciałabym uzasadnić stanowisko większości radnych Komisji Komunalnej, przedstawiając prezentację właśnie na temat. Dobrze, proszę państwa, chciałabym przedstawić prezentację, która odnosi się do zagospodarowania odpadów, a przede wszystkim opłat związanych z zagospodarowaniem za opłat. Chciałabym państwu pokazać najpierw taki wykres, z którego wynika, jakie spółki zostały przekazane, jakie środki zostały przekazane spółce ZGK na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tutaj pierwszym rokiem, jaki pokazuję, jest 2014, dlatego że przedtem gmina Suchy Las była w GOAP-ie. Są to środki pochodzące zarówno z opłat mieszkańców, jak również pewne dopłaty, które tutaj bezpośrednio z budżetu gminy były dezygnowane dla ZGK. Widzimy, że stopniowo te środki, ich ilość wzrastała, właściwie w tej chwili już są dwukrotne w stosunku, nawet więcej niż dwukrotne. W stosunku do 2014 roku. Taki jest plan zakładany, czyli ponad 3 888 000 na 2018 rok. Prawie 4 miliony złotych. Tu pokazuje wysokość opłat, jaką ponoszą mieszkańcy w gminie Suchy Las w związku właśnie z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Widać, że te wartości sukcesywnie rosły. W 2017 roku mieliśmy podwyżkę do 13 zł. W 2018 roku planowany jest raptowny skok do 18 zł za osobę. Przy czym trzeba powiedzieć, że to nie jest te 13 zł, to nie było pełne pokrycie kosztów tutaj zagospodarowania odpadów w 2017 roku, ponieważ pewną dopłatę robiła również gmina. To są pieniądze przeznaczone na ten cel bezpośrednio z budżetu gminy. Że widzimy bezpośredni i raptowny wzrost kosztów gospodarki odpadami w Suchym Lesie. A tutaj z kolei porównanie opłat mieszkańców w różnych gminach. Zdecydowanie nasza gmina i nasze ZGK w 2018 roku żąda od nas najwyższej opłaty. W tej chwili, czyli w 2017, mieszkańcy płacą 13 zł, chociaż realny koszt to jest ponad 15 zł, bo tak jak mówiłam, mamy dopłatę bezpośrednio z budżetu gminy, natomiast w pozostałych gminach ościennych oraz w GOAP-ie te koszty są o wiele niższe.
Biorąc to pod uwagę, a także lokalizację naszej gminy, postanowiłam porównać gospodarkę odpadami i jakby zakres usług w UGAAP-ie oraz tutaj na terenie naszej gminy realizowane przez ZGK. Dlatego w GOAP-ie, porównywałam z GOAP-em między innymi dlatego, że on nas w zasadzie otacza, tak? Byliśmy w tym GOAP-ie kiedyś i poniekąd miałam jakby nam najbliższy, a jednocześnie ma dosyć wysoką cenę w porównaniu jeszcze z ościennymi gminami, także tutaj porównuję nie z tymi, którzy są najtańsi. Się okazuje, że dotychczasowe finansowanie gospodarki odpadami w GOAP-ie, tutaj stawka opłaty to jest w sumie realny koszt gospodarki odpadami. Nie ma żadnych subsydiów z budżetu gminy, nie ponoszą, budżety gminy nie ponoszą dodatkowych kosztów na gospodarowanie tymi odpadami. Inaczej jest w naszej gminie, tak jak mówiłam, w tym roku pewną część opłaty pokrywała gmina bezpośrednio z budżetu. Mówi się wiele o jakości usług świadczonych przez ZGK. Tutaj na podstawie harmonogramów oraz projektów regulaminu na 2018 rok i dla GOAP-u i dla ZGK pokazuję Państwu, jak często będzie odbywał się odbiór poszczególnych frakcji śmieci. To, co znacznie różni się między, tam gdzie jest znaczna różnica między GOAP-em a ZGK, zostały zaznaczone na czerwono. Trochę inaczej wygląda ten zakres usług, jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną, trochę inaczej w zabudowie wielorodzinnej. Zaraz to pokażę na kolejnym slajdzie. W każdym razie tutaj największa różnica jest, jeśli chodzi o odpady biodegradowalne. W zabudowie jednorodzinnej nie ma podziału na frakcje odpadów tam zielonych i pokuchennych. Taki podział będzie w zabudowie wielorodzinnej dopiero w GOAP-ie. I widzicie Państwo, że tutaj gmina odbiera, ZGK, przepraszam, odbiera jeden pojemnik 240-litrowy. Każdy następny pojemnik jest płatny. W GOAP-ie jest inaczej. Tutaj jest bez ograniczenia ilości, natomiast trzeba posiadać własne pojemniki. W ZGK mamy jakby pojemniki, które są własnością ZGK, na które zresztą kiedyś też jako Rada Gminy dawaliśmy odpowiednie dofinansowanie. Tu odbiór odbywa się raz na dwa tygodnie, tutaj nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, natomiast nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 1 grudnia do 31 marca. Ważną różnicą jest także PSZOK. W tej chwili mamy na terenie gminy tylko jeden punkt, jeden PSZOK w Kludowie, natomiast gdybyśmy teoretycznie, przynajmniej zakładając, wstąpili do GOAP-u, automatycznie na terenie gminy będziemy mieć dwa PSZOK-i, drugi przy składowisku odpadów w Suchym Lesie. I zakres usług w zabudowie wielorodzinnej. Tutaj mówiłam o tym odpadzie, który podziela odpadów biodegradowalnych na odpady bio, czyli takie pokuchenne i odpady zielone. To jest jakby przyszłość, dopiero od 2018 roku będzie taka segregacja prowadzona na terenie GOAP-u. No i tutaj mamy też pewne różnice w tym odbiorze. Ważne jest także odbiór odpadów problemowych, który jest przez ZGK prowadzony jeden raz w roku dla wielkogabarytowych odpadów, dla pozostałych dwa razy na rok. Natomiast problemowe odpady w GOAP-ie są odbierane w zabudowie wielorodzinnej, tylko i wyłącznie wielorodzinnej, 12 razy na rok, czyli raz w miesiącu. Mieszkając na osiedlu poziomkowym doskonale wiem, jaki jest wielki problem właśnie z tymi odpadami i jak przydałby nam się taki comiesięczny odbiór tych gabarytów. No i znowu PSZOK też tutaj się różni. Poza tym chciałabym też zdemaskować taki mit. Uważano, czy tak podawano w prasie, że opłata za składowisko, właściwie odszkodowanie za uciążliwości generowane przez składowisko odpadów dostajemy tylko dlatego, że jako gmina wystąpiliśmy z GOAP-u. Okazuje się, że jest to nie do końca prawda, to znaczy w momencie, kiedy występowaliśmy, właśnie została zmieniona ustawa tego zagadnienia dotycząca i tak naprawdę, czy bylibyśmy w GOAP-ie, czy w ZGK, i tak dostawalibyśmy tą opłatę
to odszkodowanie za uciążliwości generowane przez składowisko odpadów. Więc tym samym nie grozi nam również zabranie tej opłaty w tej chwili, gdybyśmy zmienili tutaj wykonawcę usług. Chcę jeszcze pokazać taką symulację dla czteroosobowej rodziny. Opłata w GOAP-ie pomnożona przez 4 osoby i 12 miesięcy daje nam koszt około 550 zł na miesiąc niecały. Natomiast gdyby przyjąć stawkę ZGK 18 zł razy 4-osobowa rodzina razy 12 miesięcy mamy stawkę 864 zł 20 groszy. Różnica wynosi 317 zł rocznie. Więc być może pytanie do radnych, rozważania na przyszłość, czy rzeczywiście ZGK jest naszą przyszłością, czy też może możemy się zastanowić nad powrotem do GOAP-u. To poddaję pod dyskusję Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan wicewójt Woliński. Dziękuję za tą prezentację. Rozumiem, że ona w dużej mierze została przygotowana na podstawie naszej prezentacji, którą przedstawiliśmy na komisji. Szkoda tylko, że my nie mieliśmy okazji się wcześniej z nią zapoznać, tak jak pani miała okazję z naszą się zapoznać. Nie chciałbym oczywiście tutaj wracać do szczegółów, natomiast powiem tylko tak ogólnie, że tam jest bardzo wiele niejasnych informacji, powiem nieprawdziwych wręcz. W zabudowie wielorodzinnej w GOAP-ie nie ma wywozu na przykład odpadów problemowych co miesiąc, tylko dwa razy w roku, tak jak pani zaznaczyła. Wiem, ponieważ sam funkcjonuję w GOAP-ie akurat w systemie GOAP-owskim od wielu lat. Podobnie trochę wygląda sprawa z tym wyliczeniem, które pani przedstawiła. Oczywiście biorąc pod uwagę wprost tylko i wyłącznie stawkę, którą płacą mieszkańcy, to jest prawda, natomiast trzeba by dodać, że w GOAP-ie funkcjonuje jeszcze coś takiego jak kilkunastomilionowa strata w systemie odpadowym. I tą kilkunastomilionową stratę powinniśmy teraz sobie przeliczyć przez liczbę mieszkańców, czyli około 700 tysięcy mieszkańców przez miesiące i wtedy byśmy nam wyszła ta faktycznie rzeczywista kwota, którą powinni ponosić mieszkańcy. To, co my przedstawiliśmy w prezentacji, też oczywiście mamy tą prezentację gotową. Myślę, że tutaj pan prezes z panem kierownikiem są gotowi to przedstawić, dlatego że nie wszyscy z państwa ją widzieli na komisji komunalnej. Oczywiście nie wszyscy radni są obecni, więc oczywiście możemy to przedstawić. My przedstawiamy... Pozwolę sobie przerwać, przepraszam. W tej prezentacji, którą zaprezentowała pani radna Targońska, jest prezentacja, która była przedstawiana na komisji. Gdzie? No jak czy gdzie? To? Nie. To myślę, że pani radna Targońska odpowie. Czy ja jakbym mógł skończyć jeszcze? Tak, proszę. Oczywiście to jest zupełnie inna prezentacja, to co dzisiaj zostało przedstawione, a prezentacja ZGK jest zupełnie inną prezentacją. Także zwracam uwagę na stratę. To, co my przedstawiamy, to jest realny koszt funkcjonowania systemu bez ukrywania kosztów, czy to w spółkach typu Remondis, której właścicielem jest Poznań, czy w spalarni, czy w inny sposób. Propozycję, którą przedstawialiśmy w grudniu 2016, też to były realne koszty, tak? Czyli wtedy proponowaliśmy 17 zł, skończyło się na 13 zł, więc no, chcemy sobie mówić tutaj szczerze, jak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o zielone, też pani tutaj powiedziała o tym, że w GOAP-ie nie ma limitowania, to też jest nieprawda, ponieważ jest limitowanie, jest w regulaminie o utrzymaniu czystości GOAP-owskim wprost wskazane, jaki jest limit zielonych na mieszkańca przy jakim metrażu, więc jest tu dużo nieścisłości, które na pewno wymagałyby sprostowania. Ja oczywiście mogę to pani też jakoś szczegółowo przedstawić, ale no, oczywiście nie dzisiaj, bo dopiero się z tą argumentacją tutaj zapoznałem. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz, bardzo ważną, też pani tutaj mówi o kwestii wyjścia z GOAP-u i kwestii opłaty
z kar środowiskowych tak zwanych, z artykułu 402 ustawy o odpadach. Powiem tak tylko, że zmiana tych przepisów nastąpiła w wyniku bardzo wielu intensywnych działań również naszej gminy. Te przepisy nie zmieniłyby się bez wielkiej ofensywy, która związała się z tym artykułem. I oczywiście na dzisiaj sytuacja wygląda inaczej, natomiast w tym konkretnym roku, w którym wychodziliśmy z GOAP-u, gra toczyła się o około 3 miliony złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy może pan radny Poncia jeszcze coś doda i wtedy odpowie pani radna. Panie i panowie radni, ja obserwowałem, jak nasz zakład gospodarki komunalnej się rodził, jak się rozwijał. Był to okres naprawdę bardzo trudny, początek zbierania tych śmieci, ale jedna rzecz mnie zastanawia w tym wszystkim. Wiadomo, że to, co robią, robią dobrze, tylko nie rozumiem, jakie mają kalkulatory. Dlaczego w gminach sąsiednich, które tu były wymierzone, jest po 10 zł od łebka, a u nas po 18. Ludzie kochani, zrozumcie, że to jest diametralna różnica. Nie wiem, czy oni gdzieś po kątach wyrzucają te śmieci, czy coś, że może być tak wielka różnica. I dlatego uważam, że my naprawdę na te stawki proponowane nie możemy się zgodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Targońska, następna. Panie Wójcie, nie mogłam przedstawić tej prezentacji wcześniej, ponieważ była ona wykonywana wczoraj, a jeszcze dzisiaj były pewne korekty robione, także jest to zupełnie świeża rzecz. Dosłownie godzinę przed sesją jeszcze siedziałam przy komputerze, kończąc. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, przygotowywałam ją nie na podstawie regulaminu obecnie obowiązującego w GOAP-ie, tylko projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na 2018 rok i drugiego dokumentu, który jest również projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku. W tym projekcie są pewne zmiany w stosunku do tego, co w tej chwili jest w obowiązujących aktach prawnych. Być może ten projekt nie zostanie utrzymany w takim kształcie. Tego też nie wiem. Ale rozmawiamy o przyszłości, tak? O 2018 roku i w 18, 19 być może też dalej. Poza tym również brałam pod uwagę harmonogram, regulamin ZGK na 2018 rok, a nie 17. Tam jest na przykład zmieniony okres wywozu zielonych odpadów. Powiedziałam, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej, natomiast nie wskazałam na to, ale było w tabeli, że zielone na terenach, tam gdzie jest zabudowa wielorodzinna, zielone nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, maksymalnie 20 litrów na mieszkańca na miesiąc. Jest wywożony, będzie wywożony przez ZGK. Mówi pan o tym, że GOAP ma straty. ZGK też ma straty. W prezentacji, która została nam pokazana przez komisji, w tym roku, w 2017, też jest planowana strata, bodajże 600 tysięcy, już nie pamiętam. Także tutaj... To zupełnie inna działalność. Mówimy tylko o samej gospodarce odpadami. Ja nie mówię o całym... To jest związek między gminami. Dobrze, tu strata i tu strata. Kiedy znajdujemy się strata? I mówi pan o realnej składce, jaka powinna być ze względu na koszty. Natomiast my tutaj debatujemy o podwyżce dla mieszkańców, czyli o realnej składce mieszkańca, składce, jaką mieszkaniec płaci na tą gospodarkę, tak? Że to są dwie zupełnie dwa inne punkty widzenia. My tutaj jako radni mówimy o tym, o czym decydujemy, a nie o tym, jakie są obliczenia z ZGK. Ja ich nie podważam. Dziękuję. Pan radny Przybylski najpierw jeszcze uzupełniająco.
Proszę Państwa, do sprawy należy podejść bez emocji. Nie można się dziwić Panu Prezesowi, że działa zgodnie z interesem swojej spółki. Pan Prezes nie reprezentuje tutaj tak naprawdę mieszkańców, chociaż jest mieszkańcem. Nie reprezentuje organizacji non-profit, ani jakiegoś stowarzyszenia charytatywnego czy fundacji. Pan Prezes reprezentuje spółkę prawa handlowego, której realnym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku. Wprawdzie jest to spółka, gdzie 100% posiada gmina, czyli jest tam kapitał publicznych pieniędzy zainwestowany i ma jakby nieco inne cele niż taka typowa spółka prawa handlowego, ale w sensie jakby logicznym mechanizm jej działania jest taki, jak jest, że no musi być nastawiona na zysk. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Spółka w obrębie usług odpadowych jest monopolistą. Mechanizm powstawania przedsiębiorstw monopolistycznych jest zawsze w zasadzie ten sam. Różni się co do szczegółów. Tak? Można pozycję najpierw się buduje pozycję monopolistyczną na rynku poprzez na przykład koncesję, poprzez wykoszenie konkurentów na przykład cenami dumpingowymi, albo poprzez zamówienia w trybie in-house. Tak? Jak już się... I wtedy jest na ogół tak w tym okresie, że te ceny są niskie, tak? Niskie są. Ten podmiot wchodzi na rynek, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jak zdobędzie już tę wyłączność, tak, to zaczynają się problemy. O tym mówiłem wielokrotnie. Tak. Ceny zaczynają rosnąć, w końcu rosną do poziomów absurdalnych. Taką sytuację mamy obecnie. Cena 18 zł nie jest ceną wysoką. To jest cena absurdalna. To jest cena absurdalna. Ona jest, proszę Państwa, o 50% wyższa niż otoczenie, niż całe nasze otoczenie. 50% wyższa. Każdy z mieszkańców mający 4-osobową rodzinę zapłaci 317 zł więcej, tylko nie będzie wiedział za co. Bo pójdzie do radnego przybliskiego i powie, dlaczego głosowałeś, żeby zapłaciła, czy zapłacił o 317 zł więcej w roku. Ja powiem, bo takie są koszty spółki. Może nawet będę miał rację, prawda? Ale ten człowiek, który będzie miał zapłacić, znaczy na przykład nie kupi butów dziecku na zimę, tylko zapłaci za śmieci, to 300 zł, 317, powie, ale słuchaj, ja mam sąsiada, mieszka w Twarzędzu, tak? I oni tam śmieciami nie zarastają, a on płaci o 50% mniej. Powiedz mi dlaczego? Może ktoś ma pomysł, panowie, co by odpowiedzieć, bo ja takiego pomysłu nie mam. Następna kwestia. Zakres usług. Jakość usług. Ja proponuję, żeby w ogóle na ten temat nie rozmawiać, ponieważ on jest absolutnie porównywalny. Byłoby nadużyciem mówić, że GOAP daje gigantycznie wyższe, czy większe, czy większy zakres usług i lepszą jakość, tak? Niż ZGK za połowę ceny. To byłoby manipulacja. To byłoby nawet oszustwo. Zakres usług, proszę Państwa, jest porównywalny. My byliśmy karmieni przez pewien czas, dopóki się tym tematem nie zajęliśmy tak naprawdę, jak nas zmusiła ta projekt tej uchwały, że wszędzie jest źle, ale najlepiej jest u nas. Dlaczego jest najlepiej? No dlatego, że trochę więcej płacimy. My już płacimy dużo więcej niż w GOAP. Bo to nie jest tak, że płacimy o 1 złotówkę więcej. My płacimy o 1 złotówkę więcej w 2017 roku od mieszkańca. To jest prawda, ale jeszcze 2 złote 30 groszy dopłaca gmina. Dopłaca gmina. To jest ten bordowy jak gdyby punkt, tak? Także realny nasz koszt w tej chwili to jest 15 zł i 30 groszy. Tyle płacimy. Część płacimy jako podatnicy, część płacimy osobiście, wykonując stosowne przelewy raz na 2 miesiące do spółki, czy do gminy, przepraszam. Strat. Panie wójcie Guliński, powiedział Panu o kilkunastu milionowych stratach, tak?
No bał się, żeby się musiał pan z tego wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie mam takich informacji, a po drugie zarzuca pan spółce, która bądź co bądź jest przez RIO kontrolowana tak samo jak i, tak samo jak i nasza gmina. Jakieś, rozumiem, niecne, tak? Że ukrywają gdzieś, mógłby pan rozbudować swoją wypowiedź. Bo straty, tak jak pani radna Targońska powiedziała, ma również ZGK. Jasno powiedział, tak? Ale najważniejszą rzecz w tej całej mojej wypowiedzi, to będzie resume, że ja nie jestem pewien, czy my nie wyświadczamy spółce ZGK niedźwiedzi przysługi. Bo ja nie wiem, czy oni chcą w ogóle wywozić. Pan prezes, jakby ja odnoszę wrażenie, że pan prezes mówi, że on nie jest jakby zainteresowany tym, tą jakby charytatywną działalnością wobec mieszkańców, czyli wywożeniem od śmieci. Raczej byłby skłonny odejść od tego, bo ma inne plany biznesowe. Takie ja odnoszę wrażenie od 2 lat, że niby wywozi te śmieci, a tak naprawdę by nie chciał tego robić, a jak nie podniesiemy do 18 zł, to od stycznia nie będzie wywoził w ogóle, tak słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda, pani prezes zapyta. Czy nie podpisze pan umowy za bodajże 13 zł, tak? I będzie koniec, bo takie słuchy mnie dochodzą. Nie? Być może pan to dzisiaj zdementuje, będzie ok, nie będzie problemu żadnych. Natomiast skończył się okres, kiedy radni, mam nadzieję, wszyscy radni, tak? Skończył się okres, że odpowiadamy pozytywnie na argumenty, które są formułowane w okolicznościach przystawienia pistoletu do czoła. Bo ja bym rozumiał, gdyby pan przyszedł w czerwcu, tak, i powiedziałby, słuchajcie, zastanówcie się, Przybylski, Jankiewicz, tak, Matysiak, jeśli od 1 stycznia nie dacie mi 18 zł, to ja kończę ten interes. I my wtedy poszlibyśmy do GOAP-u. GOAP w ciągu kilku miesięcy zmieniłby statut. I pod koniec roku bylibyśmy w GOAP-u. Natomiast pan przychodzi na 2 tygodnie, właściwie nie na 2 tygodnie, bo święta i tak dalej, pan przychodzi na kilka dni przed i mówi tak. Albo dacie, albo mieszkańcy zostaną ze śmieciami. Mam nadzieję, że pan to zdementuje i że te plotki, które do mnie docierają od mieszkańców, ale również formułowane są wśród radnych, że one są nieprawdziwe i że wójt zadbał o to w umowie, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan wójt najpierw, tak, proszę pana. Wprowadzający. Czy ja wiem, czy pan się nie przejęzyczył, bo powiedział, że plotki, które są formowane przez radnych, docierają do mieszkańców. No tak pan, plotki tak są pan formułowane i przez mieszkańców, nie, i przez radnych. Tak pan powiedział. Je zdementować, ale... i zapytać. Czy to są plotki, czy pan nie? Pan radny wystąpił, mówiąc, że w tej dyskusji niepotrzebne są emocje. Zrobił pan wszystko, żeby je jeszcze bardziej podkręcić. Jeszcze... Jeszcze raz artykuł 402. Jeszcze raz artykuł 402. Proszę państwa, bo pani też zapytała, ile teraz z tego mamy, że zmieniono artykuł 402, czyli opłaty tak zwane środowiskowe należą się gminie, na terenie której instalacja się znajduje. Jak państwo wiecie, te opłaty znacząco spadły. To jest taka informacja, która bardziej jest informacją budżetową niż związaną z gospodarką odpadami. Wtedy to faktycznie było 5, 4, 3 miliony, w tej chwili jest to na poziomie kilku 60 tysięcy złotych. No bo faktycznie ZZO nie jest instalacją taką, jaką było jeszcze przed zmianą. A chwila o tej zmianie, o tym monopolu, o którym pan mówił, o tych 10 zł, o tych 12 zł, które pani przywołała. Proszę państwa, nie wiem, jaką drogą ten monopol był wprowadzony do WPGO, bo naczelnym dokumentem, który reguluje kwestie odpadowe na terenie regionu, jest
Wielkopolski Program Gospodarki Odpadami, który musi być zbieżny z krajowym programem. No i tam mamy monopol, czyli na terenie Goapu, kilku gmin, w tym gmina Suchy Las, jedyną instalacją, podkreślę, jedyną instalacją, która może odbierać odpady, jest spalarnia. Jedyną. Są tak zwane zastępcze. Właśnie mamy taką sytuację, która była sytuacją awaryjną, dosłownie sprzed trzech tygodni, nie z czerwca, sprzed trzech tygodni, kiedy dowiadujemy się, że właśnie wypełniono limit, czy osiągnięto limit określony w UPGO i mamy jeździć do Piotrowo, tak? Piotrowo 1, to jest pod Kościanem. Oczywiście korzystając ze stacji przeładunkowych, to też jest taki przepis. Czyli tam, gdzie z Goab jeździ. Tak. No. Tylko Goab jeszcze... Dzisiaj. Goab jeszcze miał troszeczkę dłużej mógł wozić do spalarni, też do Lulkowa pod Gniezno, ale zostawmy to. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na tą spalarnię. Spalarnia jest jedyną instalacją, do której możemy wozić śmieci. Ale to a propos spalarni, proszę Państwa. Spalarnia jest instalacją miejsko-prywatną, bo była w partnerstwie publiczno-prywatnym realizowana. To a propos środków, jakby Pan nie wiedział, tam 224 miliony złotych jest zainwestowane. Wzorowo oceniona przez NIK. Bardzo wzorowo, tak, wzorowo. Ale to, bo Pan mówił, że publicznych pieniędzy nie ma w systemie. One są również w spalarni. Proszę Państwa, rok szczególny. Może tego nie powinniśmy dzisiaj w tej dyskusji jakoś tak podkreślać, ale ten rok jest szczególny. Mówię o planowaniu 2018, to rok wyborczy. Nie powiem, nie powinno się tutaj wytykać kolegom, bo to są przecież nasi sąsiedzi, do niedawna koledzy w związku, ale proszę Państwa, dyskusja na temat stawek podatkowych była krótka na posiedzeniu Goapis. Rok wyborczy nie ma być żadnej podwyżki. Rok wyborczy nie będzie żadnej podwyżki. Ja Państwu mówię, w Goapie nie będzie podwyższania stawek, albo jak już to będzie bardzo minimalna, bo jest rok wyborczy. My staramy się razem z Państwem, razem z Radą Gminy przedstawić to w oparciu o koszty. Mamy ten komfort, że mamy naszą spółkę, która te koszty nam pokazuje. Czyli my nie musimy tego poszukiwać, zlecać jakiejś firmie, która opracuje to. My mamy to na podstawie wykonania i planowania na rok kolejny. I proszę Państwa, chcę jedną rzecz podkreślić, że niezależnie od Państwa decyzji, na pewno nie będziemy jako gmina, już nie mówię jako spółka, jako gmina, jako zlecenia, jako ten, który będzie zlecał to, organizator całego systemu, na pewno nie będziemy zmieniali standardu. Czyli nie będziemy poszukiwali oszczędności poprzez jakieś kombinowanie w standardach. Bo wydaje mi się, że mieszkańcy są w stanie zaakceptować podwyżkę, natomiast gdybyśmy w jakiś znaczący sposób, no to są, Pani Przewodnicząca, to są nierozerwalne kwestie, standardy z kosztami. Ale ma Pan przedstawienie. Tak, standardy z kosztami. I ja jeszcze bym zwrócił uwagę, a propos tutaj Pana wypowiedzi, pomiędzy planowanym regulaminem, przepisami, które dzisiaj w Goapie obowiązują, jeszcze jest coś, co jest bardzo istotne. SIWZY i to, co jest zawarte w umowach z operatorami w sektorach, bo to są trzy różne kwestie. Plan 2018, to, co dzisiaj obowiązuje i to, co jest zawarte w umowach z firmami, które po prostu w danych sektorach są operatorami. Jeszcze raz podkreślę, standardy na pewno będziemy utrzymywali. Proszę Państwa, powiedziałem o kosztach, że to jest, ta stawka jest wyliczona o koszt. Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym poprosić Panią Przewodniczącą o możliwość przedstawienia jednak prezentacji przez spółkę. Ad vocem. Dziękuję Panie Wójcie. Pan Radny Przybylski ad vocem. Panie Wójcie, a propos tych kwestii wyborczych, bo koncentruję się jakby na tym roku wyborczym. Mi Pan zarzucił Goapowi, Pan zarzucił, prawda, że działa pod wybory. Informuję Pana, że Goap
od początku swojego istnienia nie zmienił stawki. Jest zawsze 12 zł. Jeśli są trzy osoby w rodzinie, tam jeśli czwarta i kolejna następna, no to jest niżej, tak? 11,40 i tak dalej, i tak dalej. No nie ma w tych gminach co roku wyborów. Chyba, że ma pani inną wiedzę na ten temat. Proszę bardzo. Stawka się nie zmienia. Zmienia się, to nie jest strata, tutaj mówiliśmy strata, to jest zaległość. I w bilansie, i po kontroli NIK-owskiej. Cały czas to 14 milionów. W tej chwili jest 14, najwyższy poziom osiągnęło chyba 2 lata temu 40 milionów zaległości. Czyli doprowadzają. Proszę? Jest coraz lepiej. Tak, cały czas 14. No, cały czas 14. Cały czas jest symulacja, proszę Państwa, na każdy. Proszę? 14. Cały czas, znaczy to jest. W ogóle, proszę Państwa, bardzo trudne, bo są różnego rodzaju zaległości rozliczenia między Urzędem Miasta, który jest prowadzącym. Tam są wykupy rezerwacji. Proszę Państwa, byliśmy uczestnikami tych prac, też brałem udział. Proszę Państwa, każdorazowo przy zamknięciu roku każdej gminie przedstawiana jest ta część zaległości, która dotyczy danej gminy. Każdego roku przedstawiana jest gminie zaległość, bo tak przewiduje statut związku międzygminnego. Dziękuję bardzo. Pan oczywiście pozwolę zaprezentować to jakby jest oczywiste. Pan radny Honcie najpierw i pan radny muszą uzupełnić informacje i pani radna. Ja nie wiem. Albo jest to taki tępy, albo taki stary, że pewne rzeczy nie rozumiem. Bo słuchajcie, jeżeli samotuły biorą 10,50 od łebka, Rokietnica 10 zł, Tarnowo Podgórne 10 zł, Dopiewo 10, Kaźmierz 10, przecież oni nie są w Goapie. Goap ma 12. To jakie oni mają uzasadnienie, że mogą takie stawki swoim obywatelom dać, to tam dokładają z budżetu gminy po drugie 10 zł do tego. Ludzie, no zastanówcie się, jak się słyszy rozmowy w tej chwili na temat proponowanych stawek, to wiecie co, naprawdę aż człowiek się boi, jeżeli byśmy stawki wprowadzili, żeby się nas na ulicach ludzie pobili. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukasz. Tyłem uzupełnienia jeszcze informacji, panie wójcie, jest 11 milionów straty i to jest informacja, którą przekazywał prezydent Lewandowski na ostatnim posiedzeniu Komisji Komunalnej w Urzędzie Miasta. Więc ta strata jest zmniejszana, a ta największa powstała no, za czasów, jak my byliśmy w Goapie i chciałbym tutaj przypominać, kto wtedy był jednym z wiodących, jakby zarządzających owego stowarzyszenia. To jest jedna rzecz. Druga jeszcze a propos wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego. Tak, te gminy mogą zaoferować mniejsze stawki i mało tego, one terytorialnie, czyli właściwie terytorium, które mają do obsługi, są większe niż gmina Suchraz. Bo ja panu pragnę przypomnieć, że jednak 3/4 terenu gminy to jest poligon, tak? Czyli tam nie trzeba świadczyć tego typu usług, nie trzeba jeździć, nie trzeba zbierać śmieci, a jeszcze się z tego tytułu pieniądze dostaje. No więc dlaczego my mamy dużo drożej płacić, aniżeli gminy, które są jakby terytorialnie, czyli obsługa komunalna, no wymaga jakby znacznie większych nakładów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan wójt, proszę. I zaraz pan prezes z prezentacją. Przepraszam bardzo. Słowo pana prezydenta Lewandowskiego przeciwko zapisowi w protokole NIK-u opublikowanym 3 dni temu. Mam go przy sobie. Także ja dużo rzeczy, ja bardzo lubię pana prezydenta Lewandowskiego i dużo rzeczy też gminie ostatnio obiecywał. Póki co jakoś się z tego wywiązuje, ale ta informacja pochodzi po prostu z twardego dokumentu. Proszę przekazać ten dokument. Proszę? Proszę przekazać ten dokument. To mam, można wejść na stronę internetową, przepraszam. Do protokołu. No, powiedziałem z twardego dokumentu, to nie jest tak, że te dokumenty przy sobie mam, pani radny. No jest po prostu protokół. No. Natomiast pan powiedział o takim przerażającym skoku, proszę państwa, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Państwo też w projekcie budżetu na 2018 rok też i to w wydatkach miękkich przewidujecie skoki nie o 20, 30, 40%, tylko przewidujecie skoki o 250-300% i
I mieszkaniec też miałby prawo się zapytać, skąd takie podwyżki na działalność, która pewnie dla niektórych mieszkańców też nie jest znana do końca i potrzebna może do końca. Mniejsze kwoty, tylko podpowiem, że chodzi o mniejsze kwoty, ale wskaźnik procentowy jest... Nie wiem, o Redbox chodzi? Proszę? O Redbox? Bo się pogubiłem. No to pan chciał tutaj sygnał puścić do pana radnego, żeby się trochę bał. Nie o Redbox. Bo to chodzi o dotacje dla różnych stowarzyszeń. Omięci działa. Tak. Pani radna Agnieszka Targońska, proszę uprzejmie. Wiecie, my tutaj rozmawiamy o tym, co podatnik z własnej kieszeni wyłoży, a nie o tym, co będzie dopłatą czy jakąkolwiek inną subwencją z budżetu gminy. Tak? Rozmawiamy o składkach na gospodarkę odpadami płaconych przez mieszkańców. Z 13 zł w tej chwili ma się ta składka zwiększyć do 18. Dlatego podaję jedną z propozycji możliwych, zmianę operatora, tak? Czyli ZGK, zamiana GKO. To było raczej pytanie do radnych minutów, co państwo na to. Czy uważacie, że w ogóle w tym kierunku powinniśmy jakieś rozważania prowadzić? Zapewne to przejście nie byłoby takie łatwe, zapewne nie uda się tego zrobić tak, żebyśmy od stycznia byli chociażby w tym GOAP-ie, tylko wymagałoby to załatwienia przez formalności. Natomiast też proponuję nie wnikać w to, jakie kto ma straty i tak dalej, bo właściwie prawie wszystkie przedsiębiorstwa wykazują jakieś tam straty, bo z pewnych względów jest to nawet opłacalne dla nich, więc być może tak nie rozszerpujmy tutaj od wnętrza tych zagadnień, tylko skupmy się na tej stawce. Czy my się na nią zgadzamy w tym roku, czy nie, a jeśli nie, to co robimy? W jakim kierunku idziemy tutaj jako Rada Gminy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan prezes Jerzy Świerkowski. Rozumiem, że będę mógł więcej jak 3 minuty mówić w tym temacie. Szanowni państwo, dobrze. Dziękuję tym bardziej, panie przewodniczący. Szanowni państwo, po pierwsze tak, prezentacja przygotowana na potrzeby, jakie potrzeba, no nie ukrywam. Szkoda, że radni, nie wiem, chcielibyśmy zaprezentować, cośmy wyliczyli, pokazali, to na bazie rachunku, że tak powiem, księgowego. Rzetelnego rachunku księgowego. Natomiast to jest bardzo połowiczne i powiedziałem, w części niezgodne. Po trzecie powiem, część rzeczy zostały ściągnięte z naszej prezentacji, pani doktor. Tą prezentację pani od nas oczekiwała i żeśmy ją przesłali. I patrząc na to, co tutaj jest, to jest część jest. Będę dalej mówił. Nie, teraz ja będę mówił, jeśli pani przewodnicząca pozwoli. Pokazaliśmy w prezentacji również wszystkie koszty, które funkcjonują. Pokazaliśmy, jakie są podpisane umowy. Również o tym pięknym gapie, który państwo tak bardzo chętnie zmierzacie. Państwo wybór. Natomiast są umowy dzisiaj, tak pokazywałem na prezentacji, 6 umów podpisanych w gapie. Ja będę mówił o tej tajemnicy Poliszynela albo jak to się dzieje. Natomiast 6 umów na bazie przetargów, wyłonionych postępowań, które były. 7 jest, nie, 7 podpisanych i 7 jest, na dzisiaj przynajmniej nie są podpisane, są otwarte oferty i tam są kwoty podane. Jest inny model płatności w mieście, nie mówię o mieszkańcach, tylko mówię o rozliczeniach, czy tak, co mnie interesuje, przedsiębiorcy. Tam jest oczywiście model, że za utylizację odpadów płaci miasto, GOAP, poprzez miasto, to co pan wójt wspomniał, bo taki jest model finansowania, rozliczenia budowy spalarni, to jest mniej istotne. Natomiast dla mnie istotne było jako tego, żeby się zweryfikować na rynku o tym przetargu, co wszyscy mówią, że to jest recepta, to ja powiem, ja się tego przetargu nie obawiam. Rozpiszcie państwo przetarg tak samo jak w GOAP-ie na zbiór i transport, ja na pewno w nim stanę. Natomiast chciałem powiedzieć jedno. Koszty te, co były składane, dlatego mówimy, dlaczego jest planowana strata na ten rok. W zeszłym roku, jak państwo wiecie, myśmy już od października albo listopada też rozmawiali o tej stawce 17 zł. Uzasadnieniem było faktycznie wysokie koszty, do tego, które nawet nie byłem w stanie i nie były wyliczone, bo one by tak, ta strata na ten rok by nie była tak duża, ponieważ mając dane z instalacji, które są uprawnione do utylizacji odpadów, czyli odpadów zielonych i instalacji zagospodarowania zmieszanych, gdzie kwoty były, miałem umowy podpisane do końca roku na 221 przy zmieszanych, na tonie.
tyle na bramie trzeba zapłacić. I było 196 zł brutto, ja już mówię o kwotach brutto, na bramie, na kompostowni, wtedy, dzisiaj biokompostowni w Suchym Lesie. Natomiast dopiero w styczniu miasto Poznań przedstawiło kalkulację i umowę, za jaką możemy wozić śmieci. 308 zł od tony brutto za śmieci zmieszane i Państwa mnie interesuje 442 zł za tonę śmieci zmieszanych o tym samym kodzie od przedsiębiorców. Oczywiście i tu chociażby ta różnica wynikająca u mnie, że dzisiaj, ale to jest ryzyko spółki też, chociaż tak do końca, ja mogłem oczywiście w maju napisać, w związku z podwyżką należy przewidzieć, nie o to chodzi. Natomiast chciałem powiedzieć, nikt się nie chce na tym zastanawiać, że w GOAP-ie dawałem to na komisji, wszystkim pokazywałem w tabelce zestawiony, to są publicznie dostępne dane. Wszystkie umowy, które są zawarte w przeliczeniu na jedną osobę w danym regionie gospodarowania odpadami, czy sektorze, jak to woli, to jest za sam zbiór i transport. Plus zagospodarowanie, to jest kwota od 219, przepraszam, nawet w jednym rejonie, do 287 zł za tonę. Ja naprawdę takich kosztów nie obejdę za zbiór i transport. Ale jak doliczyliśmy wszystko, zbiór, transport, zagospodarowanie, czyli pełen obiekt, tak jest u nas, co płacę, dzisiaj spółka płaci, bo taki jest model, że my mamy zebrać, odstawić i zapłacić za utylizację. Tak się to przeliczy na mieszkańca w poszczególnym sektorze, bo cenę podano, kalkulację podano, w związku z tym nie problem wyliczyć. I to jest tajemnicą Poleszynela, którą ja już znam, ale dzisiaj nie jestem uprawniony, żeby o tym mówić, bo o tym będzie ktoś inny rozmawiał, że stawka na osobę w tym związku przy tych dzisiejszych cenach, a na nowy rok, mówię o cenach utylizacji, a na nowy rok to jest od 15,20 w sektorze na osobę do 22 zł w sektorze poznańskim, to się dziwię, bo to co pan wuj mówi, ja naprawdę śledzę ten rynek i wypowiedź pana prezydenta Lewandowskiego swego czasu, jak mówił do członków Związku GOAP-u, że to miasto utrzymuje mieszkańców pozostałych gmin, że dopłaca, to otóż najwyższa stawka w mieście Poznaniu 22 zł. I takie po prostu są. Co miasto robi? Powiem szczerze, nie pytałem pana prezydenta, że płacą 12, a najniższy koszt bez pewnych kosztów, których ja nie mam, mówię o PSZOK-ach, tam gdzie idą, są koszty utylizacji odpadów PSZOK-ów, my płacimy za tonę wielkogabarytów 339 zł w instalacji do tego uprawnione. Tego z roku na rok jest coraz więcej, w związku z tym te koszty są wyższe. Opłata jest to sama. W związku z tym chciałem powiedzieć, że jak ktoś ma wątpliwości, mnie tylko troszeczkę, że tak powiem, boli to, że nikogo szczegóły nie interesują tej kalkulacji, tylko populistycznie się mówi, że tam płacą 10, a tam 5. A czy ktoś spytał w gminie Rokietnicy pana wójta, który jest odpowiedzialny też za gospodarkę, z radą odpowiedzialnych, jak to wygląda u nich? Nikt. A ja wiem, bo ja po prostu tam byłem, ja sprawdzałem. 1 100 000 przy tym po prostu będzie brakowało w budżecie. Oni będą w styczniu wnioskować, pan wójt mówi, do rady wystąpić też o podwyżkę. To samo zrobi Mosina, bo tam brakuje ponad 2 miliony złotych. Tak będzie. Co GOAP zrobi, nie wiem. Dzisiaj nie wiem, po prostu nie wiem. To co wójt powiedział, te polityczne sprawy, mnie one dzisiaj nie interesują. Ja dzisiaj jestem przedstawicielem, czy firmę zarządzam, firmą, spółką publiczną. W związku z tym komunalną państwa, przecież nas wszystkich mieszkańców, nie jest moim zadaniem, panie Michale, generowanie maksa zysku, bo ja akurat mam słuszne podejście, czym powinna się zajmować spółka komunalna, właśnie gminy. Ona minimalną rentowność powinna wykazać po to, żeby miała na odtwarzanie przede wszystkim majątku, ale też ona nie ma prawa przynosić strat. I w związku z tym takie są koszty, nikt widzę, nikogo nie interesuje, gdzie, w którym miejscu, dlaczego tak drogo. Bo mówię, my się przetargu naprawdę nie obawiamy, dlatego ja proszę, ogłoście państwo przetarg. Nie, wójt, ja wiem. Oczywiście tu pana wójta, bo ja się naprawdę tych konkurencji nie boję. Natomiast raport, który NIK właśnie opublikował, jest dostępny w internecie. Pozwoliłem sobie go wydrukować i zapoznać się. To przeczytam państwa. Tylko ciekawe, że NIK,
no co innego kontrolował, ja wiem, jak oni się podejmą. To proszę o dwa zdania, pozwolenie przeczytania. Związek zlecił sporządzenie w 2012 roku. Zlecił sporządzenie analizy kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prognozy tej stawki na kolejne lata. Zgodnie z tą analizą prognozowana w 2013 roku, gdzie jeszcze spalarnia, nie wiem czy się zaczęła budować, opłata winna wynosić 15,24. To co pan prezydent Kuszyński pisał parę lat temu, 14,75. Nie, zaraz. No, pamiętaj, jak tak na skróty, to się ładnie mówi. Natomiast pamiętajmy, że wtedy koszty zagospodarowania miejsca utylizacji były znacznie niższe, bo to na tamten czas projektowano. O to mi chodzi. Z 221, jak mówię, płaciliśmy, dzisiaj jest koszt 308. A na instalacjach zastępczych, o których pan wójt mówił, bo miasto poinformowało, że limit spalarni wygląda 210 tysięcy ton, może nam grozić, albo bo informacje będziemy musieli wozić na instalację zastępczą. Instalacją zastępczą jest Lulkowo około Gniezna, jest Konin i jest Piotrowo. Nie ma innych możliwości. Też przedstawialiśmy na prezentacji, jakie tam są koszty. Piotrowo 297 zł za tonę plus koszt transportu. Rokietnica prawie 60 zł płaci koszty transportu. Czyli razem około 350 do 360 zł. Instalacja w Koninie, która może przyjąć, bo Lulkowo żeśmy musieli pisać, żeśmy orientowali, są zawaleni, nie są w stanie. Możemy wozić do Konina. To 367 zł za tonę na bramie plus koszty transportu. Takie, proszę państwa, są koszty utylizacji. I to nie, że spółka jest, że tak powiem, pazerna na pieniądze, bo spółka z tego ma to, co ma. Powiem więcej. Przed zmianą ustawy, przed wejściem w życie ustawy 1 lipca 2013 roku, spółka funkcjonowała, państwo wiecie, doskonale na warunkach rynkowych. Czy ktoś kiedyś przychodził, któryś z prezesów, a ja sobie też nie przypominam, panie Chonciarz, czy pan sobie przypomina, że spółka przychodziła jako zakład budżetowy na zarząd gminy i mówiła, że brakuje na śmieci? Nie było takiej sytuacji. Nowa ustawa, ja ją zawsze krytykowałem i krytykował będę, jak długo ona będzie w tej postaci. Ona wymusiła niestety to, co wymusiła, podwyższyła koszty i to jest groźne. Po prostu koszty zgodnie z przepisami takie są. I na koniec, bo to państwo zrobicie co chcecie, natomiast nie zdementuję tego, co pan próbuje ode mnie, bo ja chciałem powiedzieć, po pierwsze pani doktor Targońskiej, chciałem powiedzieć, że my nie dostaliśmy żadnej dopłaty do śmieci. Nie wiem, skąd pani wzięła w 2017 na słupku jakąś tam pozycję czerwoną. Ja bym chciał pani skarbnik może spytać, no wyszła. Chciał spytać, gdzie to jest w budżecie? Może ktoś mi powie. Ja panu powiem. Nie, no może pan mi powie, to ja słucham. Ja bym prosiła, żebyście państwo... Bo proszę państwa, to jest czyste wprowadzenie ludzi w błąd. Prezesa, pana radnego, tak. Przybyski jest jako pierwszy. Bo oczywiście, przyznam, ta jedna, która była te 400 czy 500 tysięcy, co było na pojemniki państwo, żeście dali, bo w innych gminach widzieliście państwo w wielu miejscach spółki, czy zakłady same muszą i tak dalej. Zgadza się jak najbardziej. Pozostałe pojemniki do śmieci zmieszanych to jednorazowe na bio, czyli te brązowe. Zgadza się na to, za to naprawdę wielkie dzięki, bo spółka nie byłaby w stanie wyposażyć kilku tysięcy pojemników, sama finansowo tego nie udźwignęła. I to na tą brązowe się zgadza. Natomiast pozostałe pojemniki, bobry, kontenery i tak dalej, spółka ponosi własny koszt, znaczy obroty, no, koszty to są koszty spółki. Ale nawet jak ktoś mówi o dopłacie, ja akurat trochę się znam, jak państwo wiecie, na budżecie, więc ja wiem, co to jest od sprawy tych przepisów prawa, co to jest dopłata. Ja w budżecie nie znajdę dopłaty. Albo jest to było dokapitalizowanie spółki na poziomie 500 tysięcy na pojemniki bio, ale dopłaty nie ma. A jeżeli było w zeszłym roku zwiększany minimalnie budżet, od nie wiem, 15 do 20 tysięcy, to było na dodatkowy wywóz odpadów zielonych. Proszę mi naprawdę powiedzieć, gdzie była ta dopłata, bo ja naprawdę jej nie widzę. I proszę państwa, to są, naprawdę jeśli przygotowali rzetelnie. Ja wiem, że to nie jest popularne. Przecież nikt nie lubi nas podwyżek. Jak robi miasto, bo należało pytać przełożonych miasta albo członków związku przedstawicieli, bo to są wójtowie, burmistrzowie i pan prezydent Lewandowski. Wszyscy o tym samym mówią, tylko nikt nie chce mieszkańcowi powiedzieć, ja to rozumiem. Tylko powiedzmy tak, tam jest ten komfort w mieście,
W GLAP-ie może mniej, ale jednak też, bo to politycy już nie w gminie, tylko w związku. Tam jest ten komfort, że jak co, to GOAP się zaciągnął na te 37 na początku, to się GOAP zaciągnął, bo musiał to pokryć zobowiązania, które firmy wywoziły. Dzisiaj powoli, powoli z tego schodzą, tylko nie wiem jak matematykę kto liczy, ale u mnie 2 to jest 2, to jest 4, a nie 8. W związku widzę też tak się liczy. Bo jeżeli się policzy 715 tysięcy mieszkańców związku, razy to, co już dzisiaj w umowach mówię, za chwilę będą wszystkie umowy podpisane i doda koszty utylizacji i transportu, co przedsiębiorcy składali na zbiórny transport, to powiem tak, nie wiem kto, ale tego po prostu to nie wytrzyma, bo tak mówiłem, sam zbiór i transport, ten to jest od 15-16 zł do 22 zł w tym dużym związku. Tak mówi matematyka i tu nie trzeba nawet szkół wyższych kończyć, tylko trzeba umieć dobrze tabliczkę mnożenia. I tyle, proszę Państwa. I proszę mi nie mówić, że my jesteśmy monopolistą, bo nigdy nim nie byliśmy. Na to, żeby być taką firmą, jaka dzisiaj ta firma jest, tośmy pracowali przez 25 lat. I dzisiaj to jest krzywdzące mnie, w szczególności, ale moich naszych pracowników, spółki, że my tworzymy się na, kreujemy na monopolistę. Nie, my się nie boimy rynku. Na równych zasadach. Bo w Poznaniu niestety te zasady miasto robi tak, żeby ja mnie był ukarać. Ale to już jest moja w tym rola, że miał o swój interes zadbał. I tyle, naprawdę dziękuję.